Halo? Halo? Cześć. Cześć. Jak się czujesz? Dobrze się czuję. A dlaczego? A bo wchodzę właśnie w ustawienia audio i troszeczkę sobie muzykę podgłaśniam, bo taka ładna gra i sobie podgłośnie, żeby nie słyszeć twojego głupiego komentarza. A dlaczego zaczynasz naszą nową sesję nagraniową z takim niemiłym podejściem? No bo może mi się nie podoba fakt, że ty wciąż posiadasz kilka prowincji handlu nowogrodzkiego i że kradniesz mi stamtąd pieniądze? Ja ci tłumaczyłem ostatnio, co z tym wygląda. Poza tym, jeżeli mamy już być szczery, Narwa, Urie, Flet, Galia, Pernow i Mitał są w handlu bałtyckim, które cały czas nie zostało mi przekazane. I nigdy nie zostaną. No to możesz sobie spierdalać w takim razie ze swoimi prowincjami, a ja będę w takim razie sobie zabierał cały czas tyle dukatów, ile chcę z Nowogrodu. Mi się bardzo podoba taka granica i mi się nie podoba, że wyrżnąłeś moich ortodoksów w Rydze. Ja ich tam zostawiłem, bo to miało pewien sens, tak? To miało pewien plan realizować. Wpiździałem twój plan. Odpowiadając na komentarze, moi drodzy, które zostawia się pod każdym odcinkiem. Dlaczego Ignacy nie tworzy Skandynawii? Dlatego, że wymaga 20 administracyjnej, to po pierwsze. Widziałem, że część osób o tym odpisywała, więc tak. A druga rzecz jest taka, dlaczego się Skandynawii nie tworzy? Ano dlatego, że okej, pozostają nam nasze idee szwedzkie i... idee szwedzkie nam pozostają, ale tracimy dostęp do wszystkich eventów szwedzkich, które sprawiają, że Szwecja jest opeścierwem, a ja nie planuję nie grać opeścierwem, więc dlatego... Iż albowiem, że nie stworzę Skandynawii. Dziękuję za odpowiedź, możemy kontynuować. Aha, fajnie, bo tutaj właśnie patrzę na twoje komentarze. Mhm. Tak, bo masz już znowu ból dupy, zapomniałem, faktycznie. A nie, właśnie nie chodzi teraz o ból dupy, tylko właśnie patrzę tutaj, do czego nie tworzysz Skandynawii, i się tutaj dyskusja zrobiła, nie? Mhm. I tutaj zaczęli się kłócić o to, czy jest, czy mają inne idee, czy nie mają. No to już chyba powiedziałeś, jest, wyskakuje event, on się nazywa New Ideas and Ambitions. Tak mi się wydaje, że powinien ci wyskoczyć. Chyba, że zostają takie same. Nie, zostają te same, powiedziałem ci przed sekundą. Czy jeżeli zostają, bo nie jestem pewien, czy teraz nie zrobili na tych paczach, że po prostu nie. Dostajesz... Nie, Skandynawia ma, zostają i szwedzkie idee. Powiem, że na przykład grasz Grecją i stworzysz Bizancjum, to ci wyskakuje event New Ideas and Ambitions i tam możesz wybrać, czy chcesz zostać przy swoich greckich, czy chcesz... Skandynawii 100% zostają szwedzkie. Czy no, narodowe, czyli duńskie, szwedzkie lub norweskie, w zależności od tego, kim grałeś. No, tylko że tutaj też nikt nie połapał się z tym właśnie, że ty nie dostaniesz rangi Empire. Właśnie, bo to jest kolejna rzecz, o której też niekoniecznie wszyscy wiedzą, ale jeżeli chodzi o stworzenie tego, normalnie jak Rosja tworzy na przykład sobie Rosję, tak, czy Moskwa, czy Nowogród, to dostaje się Empire. Mnie by tutaj podbiło do rangi Kingdom, a w sumie generalnie mało jara, bo już jestem Kingdom, więc w sumie mam to w pędzlu. No i to chyba tyle. Osobiście mi się jeszcze flaga nie podoba. A ja na przykład lubię flagę, mi się podoba. Jeszcze jest chyba jedno, co mogę pozbyć się. Nie, już się tego nie pozbędę. Duck War nigdy się nie pozbędę, wiesz o tym? Jeżeli mi nie wybuchnie. No cóż, happens. Intrygujące. Tutaj ktoś się pytał, czy będziesz kolonizował jeszcze Ignacy w ogóle. Powinienem, ale wiesz co, problem z kolonizacją jest taki, że dziwnie wygląda nasza Ameryka, to raz, a dwa, musiałbym mieć dostęp, a zaś mnie chyba odetną od niego, wiesz? Musiałbym wziąć ideę, a mam ideę dwie już dyplomatyczne wzięte, musiałbym wziąć teraz expansion. No wiesz co, tak jest, expansion, colony, expanded, to niekoniecznie jest dobre, ja zwykle grać czymś innym niż expansion. Ach, przypomniała nam mi się moja seria. Jak was rozpierdalałem, tam to było piękne. Może nie rozpierdalałeś. Kurwa, rozkurwiałem was wszystkich. Były chyba 2 czy 3 odcinki, w których nie wygrałem. Ale mi się przypomniały moje punche na Adiego. Tak? To były dobre punche. Wtedy tak, wtedy muszę ci przyznać, że nawet ci dobre punche wychodziły. I tak opowieści takie były, pamiętam też moje. No wtedy jeszcze miałeś dobry komentarz, teraz masz schujały, to trzeba przyznać. Ty mnie obrażasz? Ty mam do czegoś komentarze pod twoim odcinkiem, jak się proszę, tam obrażali? Poczytaj, chętnie usłyszę twój ból dupska. Niedźwiedź Gałgan, tylko 10% scen z ojcem Mateusza nagrywane w Sandomierzu. No, dobrze ci powiedzieli. No, też bym ci tak powiedział. Dobrze, że oglądają regularnie. No też bym ci tak powiedział. No, jakbyś wiedział, nie? No właśnie. Od razu. Ale nie wiesz, bo nie wiem, bo jesteś nikim, może o to chodzi, może to jest ten problem z tobą? Niedźwiedziu, chcesz mówić mi, że jestem nikim, tak? To zaczekamy do następnej wojny z Otomanami, oni już nie są moim rywalem. już groź. I tylko ty tak potrafisz rozmawiać, to jest twoja dyplomacja. Kto to mówi? Mówi, grozi. Nie podobają mi się te granice, dlaczego masz prowincję w handlu nowogrodzkim? Powiedział niedźwiedź zaczynając każdy odcinek. Więc przepraszam bardzo, ty jebany kurwa pierdolony hipokryto, kto tutaj zaczyna od grożenia, dobrze? Chciałbym zauważyć, że ja mam etniczne prawo do rządzenia... No masz etnicznych kurwa buntowników w Besarabii na razie. Idę tam. Ej, trochę się nudzę, co robimy? Na razie nic, bo nic, no. Bo nic. Kiedy was mogę rozjebać? No co chciałbym... O, mają sojusz... Trus mi się skończył. Jedziemy ich? Jedziemy z kurwami? Ale uważaj, bo tak jak ostatnio przypominam, to co cię ostatnio tam przeraziło, mają sojusz z Papal State'em i Beninem, to... Uważaj, Ignacy, to możesz sobie nie poradzić. Ty, nie, jedyne co się martwię w tej sytuacji, to Koalition.
W sumie, chuj. Jebać te koalicje. Francja jest rozsypywana. Ja z Aragonem chciałbym sojusz. O, Aragon chce od mnie sojusz. No już mam z nim sojusz. Aragonie, daj mi sojusz. Aj, kolego, przyjacielu, kochajmy się. Ma Unię z Kastylią, nie? Tak, i z Neapolem. Czy już nie ma Neapolu, bo już go zjadł. To jeszcze Royal Marriage. Conversion successful. Jak tam ortodoksi? Jezus, potężni. Jedni samotni sunnicy. Sunnici na samym środku w kazaniu siedzą. Siedzą, ale nie wyrzekniemy się Allaha. Allah jest wielki. Gdzie w kazaniu? W kazań. Weź mapę tego ortodoksów, znaczy ogólnie religijną. Sunni jest na samym środku mojego kraju. Samym centrum. Tak. Faktycznie. Otoczeni murem. Nie. A już ich nawracasz. Ładnie, żeś ponawracał tutaj, widzę całe to ścierwo. No, oczywiście. Dobrze, że nazywasz rzecz po imieniu, ścierwa. Wzdłuż Wołgi, tylko masz, widzę, że nie ponawracane troszkę. To jest ta Wołga tutaj? Ta, która będzie dochodziła chyba do Morza Kaspijskiego, nie do Morza Kaspijskiego. Wołga to jest tak, wydaje mi się, że Wołga to będzie ta duża rzeka, która idzie tam do Gruzji, powiedzmy, tak? I tam to chyba potem ona się rozdziela i schodzi do Morza Kaspijskiego i do Morza Czarnego? Czekaj, czy Wołga to, czekaj, jak jest ten, jak to się nazywa, Niżny Nowogród? Tam gdzieś niedaleko nie ma Wołgi przodkiem? Niżny Nowogród? To jest Niżny Nowogród, czy to przodkiem nie będzie Wołga? Tutaj co przepływa przez Niżny Nowogród i Kazań, to takie coś tutaj? Tak, tamtędy, to jest chyba Wołga. To idzie do Morza Kaspijskiego. Nie, bo ona się rozchodzi. Aha, bo rzeczywiście. A nie, to jest przy zejściu tych rzek dwóch, tam nie jest Stalingrad? Tutaj gdzieś? Kurwa, nie pamiętam. Czyż to nie jest chyba Stalingrad, to się chyba inaczej nazywa teraz, nie? Teraz to jest Boże. Co to jest? Wołgograd. Teraz? Wołgograd, no. Hmm. No w sumie Wołgograd. Jakoś tak. To ma sens, wiesz? To ma naprawdę sens. Ciebie chcecie wybuchnąć w Reykjaviku. Jak tam mówi Sankt Petersburg? Wspaniale. Wspaniale. Tylko to powinno się nazywać Putinosburg, bo to Putin założył. Powinni to naprawić. Masz nazwę króla plus burg. Na przykład Niedźwiedzioburg. Możesz sobie zmienić nazwę, wiesz o tym, że Europa Uniwersalna jest pozwalana na takie rzeczy? Ale to nie, ja nie mogę. Tak? Moim zdaniem to jest czterstwo. To jest czyterstwo, to jest oszukiwanie gry. Gra nie zaakceptuje takiego niedźwiedzia, który tak oszukuje. Tak, dokładnie tak. Kiedy mi się kończy trud z tymi gałganami? W 1602. A z Gruzją? Mam jakieś tutaj problemy? Ej! No, słabo. Ej! No? Możemy walczyć z Pomorzem, jak chcesz. Chcę z Anglią powalczyć sobie. W Pomorzu nie chcę się bić jeszcze, bo tam za szybko... Czekaj. Bo tam będę miał aggressive expansion. Hehe, mam dla ciebie informację, którą ukryłem gdzieś na mojej mapie. Co? Zmieniłem nazwę jednej prowincji i to jest taka niespodzianka ode mnie. Sztokholm, który? Rewal, gdzieś pewnie na granicy ze mną. Wyborg, tak. Sprawa. Obok Wyborgu. Gruby niedźwiedź, ale się śmieje głośno, ojeju, jeju, do przedszkola z takimi żartami, o. Z czego się śmiejesz? Tam nic nie ma. No, Nyland. Słucham? Bo odkrył nową opcję i się teraz będzie bawił, ale kupa śmiechu. Tak. Ekspansji. Minus 8, minus 111, minus 71. O, tak mi przykro, Gruzjo, ale to mnie raczej nie powstrzyma przed podbojem. Tylko zobaczmy, ile agresywnej ekspansji będę dostawał. 75 agresywnej ekspansji. O nie! Tablet mi się wyłączył, nie! Tablet! Nie za komentarzy! Zdążyłem. Muszę wyłączyć mu to takie przechodzenie w stan spoczynku, bo to potem muszę się... Jak myślisz, 36 tysięcy wojsk szwedzkich rozkurwi Anglię, 45 tysięcy? Wydaje mi się, że tak. Wezmę jeszcze mimo wszystko połówkę, wiesz? Jakieś tam skromne 13 tysięcy mogę jeszcze podrzucić, tak mi się widzi. Jakich mam dowódców? Jest Knut i... O, wypowiedziałeś wojnę na Gruzji? Zawładźcie chcesz? A z kim walczysz, walczył? Luka i Gruzja. Pomorze nie chciał odpowiedzieć, to stwierdziłem. W pędzlu mam. Jeśli nie musisz, oczywiście. Co ja chciałem przed sekundą spojrzeć? To, już wiem. Czy wygrasz wojnę? Okay, 3-5-3. Gustaw jest lepszy w takim razie. Gustaw Aftrole. W ogóle ty, propsy dla ludzików od nas, nie? Z grup obydwu. Takie mam wrażenie. To Poland Bole? No i Poland Bole i te historia. No w sumie. Zajebista sprawa, naprawdę. Ja się jaram straszliwie. Jak jarasz się jak Żyd w piecu? Nie. Po prostu jaram się dobrze wykonaną robotą. O. Dobra, wypowiadamy wojnę? Aragon chce wejść do wojny. A w sumie, z racji, że to też jest odcinek u mnie. No. To w sumie mogę powiedzieć też a propos mojego kanału, bo tutaj taka informacja... Ej, poczekaj, zanim zaczniesz. Chcesz ze mną iść na wojnę z Anglią?
I z Beninem i z Papal State'em? I tak ci nie pomogę, ale możesz mnie zawołać. No to cię wołam. A to zobaczę z tą Gruzją, nie? Która oblega mi fort i to mnie troszeczkę smuci. Ale dobra, chodźmy na nich. Ła, spierdalajcie! Ten, obwieszczenie parafialne, bo u mnie się seria Simsów zakończyła. To jest zwyrodnialstwo twoje. Tak, już swoje zrobiła, wystarczająco dużo palenia Żydów. I dlatego będziecie musieli wybrać nową serię na mój kanał, dlatego napiszcie w komentarzach pod tym odcinkiem, co ewentualnie chcielibyście zobaczyć. Oczywiście ja jeszcze zrobię pewnie osobnego audiologa i tam będę was pytał, ale jak napiszecie pod tym odcinkiem, to też się nie obrażę, bo to większa aktywność, prawda, mechaniki YouTube'a, te sprawy tajne, tą organizację przestępczą i tyle w sumie. Dziękuję za obwieszczenie. Widzę, że wracam do standardowego wariantu, czyli jedna armia na Przynęta i Wielka Brytania opierdala kurwa na ryj cały czas. A ściśniemy jakiś mysz! Nie! Są zakopani pod ziemią! I tak to wygląda. O nie, oni wykopali sobie specjalne doły, w których się schowali. Kastylia przysłała 2 statki do pomocy. O Jezu, jakie to jest zabawne. A ty się śmiejesz, a oni niedługo będą chcieli potem już byś raportował niepodległość. A pamiętasz te statki? Wysłaliśmy. No, może będą chcieli, no. Kto im zabroni? Ja widzę, wiesz co, ja myślę, że powinniśmy zmienić układ granic. Ty idziesz Wielka Brytania, Francja, Aragon, Kastylia, a ja wezmę cesarstwo. To se weź. Na razie ty, kurwa, nie możesz zjeść Polski nawet za dobrze. Czy ty mnie obrażasz teraz? Troszkę tak. Czy ty mnie obrażasz? Tak troszkę. Aragon, powiem ci, że jesteś fenomenem, kurwa. 43 tysiące stoi obok jego fortu, brytyjskiego to znaczy się, i nie potrafił wejść. O, no, Rebels może... broke free. Lituania is broke. Niech twoja narzeczona im pokaże, jak się wchodzi. Możesz zapytać o to swojego tatę. O. Te pancze. Może czasem byśmy tak zgimbusiali, że bardziej się chyba nie da. No, jest to generalnie rzecz ujmując dosyć żenujące. Tak. Ostatnio w sumie miałem pod komentarzami, czy w komentarzach pod Mountain Blade'em chyba, ktoś pisał, że potem to był taki odcinek elokwentny. Boże Niedźwiedź, przepraszam, muszę ci przeczytać to kill ratio. 6 tysięcy wojsk szwedzkich stracone, a w drugiej stronie było stracone 7 tysięcy samej piechoty, 2 tysiące kawalerii i 1000 dział. Bitwa trwała jakieś 3 dni. No. Ich wyżynasz. No to jest zwyrodnialstwo, powiem ci. Ale, no ktoś mi powiedział... Wróć, no, wróć, przepraszam. Ludzie bardzo lubią, jak ja taki właśnie jestem, taki, wiesz, taki... No, taki elokwentny i nie przeklinam i mam infantylnych żartów. No. To jest okej. Okay. I wtedy w ogóle jest fajnie. Mi też ludzie piszą po tym, że Boże, ty mój, z tym zgimbusiałem niedźwiedziem kurwa serię oglądać. Ja mówię, no nie jest aż taki zgimbusiał, po prostu jest zjebany, no. No, no to właśnie, Boże, nie hejtujmy, tak? Może mam problemy. Może lubisz w dupę. A może lubi właśnie, może lubię w dupę. No właśnie. Wszyscy właśnie... Ignacy coś o tym wie. Nie znasz, to nie oceniaj. Kojarz, rzeczywiście powinien pan być brak ironii. O, tak, kojarzę. To jest cudowne. Jest dużo takich fanpage'ów w sumie, które były fajne, a są już nieprowadzone. Na przykład Zbrodnie Remigiusza Maciaszka. A to był już długo nie był prowadzony. No wiem, a bardzo długo, ale no dlaczego nie jest już prowadzony? To taki genialny fanpage był. No nie, był taki dobry. No, był kilka dobrych rzeczy, ale generalnie to nie był taki świetny fanpage. I co, bronicie bestii? Bestii broni się. Nie, no bo to był, tak generalnie rzecz ujmując, to moim zdaniem był dosyć średni fanpage. Mi się podoba. On był dobry, jak był świeży, ale potem przestał być taki fajny. Mi się ogólnie podobają wszystkie takie z Remigiuszem i Miuciorkiem. Tak? Serio? Też ta moda przeszła jakiś czas temu. Ale ja jestem taki staromodny, ja jestem strasznym... Starociotą. Starociotem, jestem konserwatywny w swoich poglądach. O. Ty kurwa, jak oni obawiają. Mam ciężki wybór, Ignacy, może mi doradzisz? Słucham. Wziąć kolejną technologię militarną. Wziąć się mówi. No wziąć, powiedziałem. Wziąć. Co? No wziąć się mówi. Nie, no wziąć musisz powiedzieć, żeby było to poprawnie. Aha, tak, no. Wziąć, tak. Tak. To jest żart, jak zwykle. Mm-hmm. Wziąć to, czy czy może Defensive Ideas kolejny poziom rozwijać? Czy przepraszam, powtórz jeszcze raz. No albo technologię wziąć kolejną militarną, albo wziąć Defensive Ideas kolejne. Ja mam ten sam problem, wiesz? Tylko, że u mnie jest Offensive. Chyba zaczekam na technologię jednak mimo wszystko. No, bo chyba jesteśmy trochę do tyłu, nie? Czy nie jesteśmy? O, straciłem wielką armię. Słucham? Jesteśmy trochę do tyłu z technologią, czy nie? Nie, chyba nie. Znaczy, ja jestem rok. Ale to nie jest nawet za bardzo bycie do tyłu. To może chcę ze mną Royal Marriage, ale ja chyba im nie dam, co? Kto chce z tobą Royal Marriage? No pomoże. Nie bierz z nimi. Oni są niefajni i się nie myją. O, a skąd ty takie rzeczy wiesz? Bo rozmawiałem z nimi.
Kiedy? Ci ze Szwecji tak mówią, z Brandenburgi tak mówili. Że Pomorzanie się nie myją. I mają miód w uszach. Ktoś napisał ci, Ichi Polska napisał, powiedziałem go nikt, żeby na ten, wiesz, przyjdzie na mój kanał, powie, o, dziękuję, że powiedziałeś mu nikt na odcinku i w ogóle. I on napisał, że Jezu, jak ta gra ładnie wygląda w 60 klatkach. A wygląda bardzo ładnie. Mam nowego, ładnego laptopa. Ale wiecie, co wygląda ładniej? Mój kanał i odcinki u mnie. Jesteś tak żenujący, jeżeli o to chodzi. Gdybyś ty jeszcze chociaż, kurwa, był przy tym jakiś bardziej, nie wiem, wymuskany i wysublimowany. Ale nie, ty robisz jeszcze taką bezczelną, chamską reklamę, która jeszcze jest dosyć do tego chujowo wychodzi. To tylko świadczy o twojej dezaprobata zgorszenie i żałość niedźwiedź, wiesz? Tak, to są jedyne filmy, na których ty potrafisz zarabiać. Tak. To w ogóle trik, nazwał film tak samo jak najpopularniejszy film na jego kanale. To jest najpopularniejszy, niewielu to wiedziało. Przypadek? Stojąc w tym, siedząc w tym miejscu, musimy zadać sobie pytanie, czy musiało do tego dojść, że w dniu takim i takim Ignacy zrobił filmik z dezaprobata zgorszenie i żałość, w którym wyraził sprzeciw przeciwko wykorzystywaniu proletariatu. Co? Tak? Nie. Nie, nie mówi się tak. Coś jesteś w błędzie. O, Wielka Brytania już nie ma wojska, hehe. Gruzja. Kurwa, co jest z jakiś nawal... Ty, powiem ci, że w tej serii nagraniowej pani Basia mnie nie lubi. Nagle straciłem moją wielką armię. Nagle... Kto chce pisa? Benin. Benin usłyszał o to. Ej, został oblężony cały, powiem ci. Spoko. Przez Szwed, przez Aragon, wiesz, bo to jest kolonia, nie? W ogóle, Jezus Maria, poleciałem świat, widzę już. Widzę nowy świat. Jak to wygląda? Nowy świat jest rewelacyjny. Powinniśmy... Kto to jest w ogóle? Kizet Kemal. Co to jest? To są te nowe kraje, bo daliśmy Random New World z Random Nation generatorem wtedy. Powinniśmy jednak zostać chyba przy tym. Te New Worldy nie są aż tak fajne. Ale są śmieszne, w sensie nie jest tak standardowo, że wiadomo, że tam Hiszpania pójdzie tam, Portugalia pójdzie tam. W sensie to mi się podoba, że jakby nie ma... To jest gra historyczna. Po części. Duże słowo. No. Może nie hejtuj, lepszy byś nie zrobił, co? No właśnie. Zrób lepszą, to sobie będziesz hejtował. Właśnie. Bo nie masz w ogóle prawa oceniać czegokolwiek, jeżeli nie... Tylko Bóg nie może mi osądzać. Dokładnie. Tak samo w ogóle nie masz prawa mówić, że tam, nie wiem, K2 jest słabym filmem. Zrobiłbyś lepszy? Zrobiłbyś lepszy? Myślę, że zrobiłem kilka w życiu lepszych. A masz jakieś dowody, jakieś, nie wiem, zapiski, jak ktoś udowadnia, jakiś recenzent, taki, wiesz, który się zna na tym, skończył studia z recenzowania filmów? Ha? Są takie studia, wiesz o tym. To jest w ogóle, wiem, to jest najzabawniejsze. Że możesz pójść na studia, żeby być oceniać filmy. To jest what the fuck w ogóle. I czego się na tych studiach uczysz? A wiesz, co jest najlepsze, że na YouTube mam jakieś 10 tysięcy ludzi, którzy się na czymś takim znają. I oceniaj, to jest dobry film Niedźwiedzia, tego widzę. Kiedy powiedzieli dobry film Niedźwiedzia? Co ty sugerujesz? Co ty sugerujesz? Podśmiechujki sobie robisz. No to podśmiechujki, ty sam chujku jesteś, chujkiem. Dobra, zjadłem ze Szkocji. Podśmiechujki, to ty możesz mieć w dupie. Chuj. O, Litwa się zaczęła westernizować po raz kolejny, znowu upadnie. Nie no, ona się już westernizowała. No tak, tylko że potem jej się upadło. Aha. Tak jakoś wyszło, wiesz co. No cóż no. Wiesz, jak jest. Bywa. O tak, ten budynek będę bardzo potrzebował. Wasal Kwarakunlu. Nie, to Horda. Nauczyliśmy się w sali Krymem nie tworzyć wasala Kwarakunlu. Kwarakunlu, tak się chyba wymawia. Nie wiem. Mogę przejść na kolejną technologię administracyjną. O, jest militarna, to przechodzę. Ja też właśnie, wiesz co, zaczekałem jednak z ideą i poszedłem jednak mimo wszystko w Teka. Tak daje za dużo dobrych rzeczy, żeby go odpuszczać, wiesz? Takie mam wrażenie. A ja mam wrażenie, że działa w tej grze. Ogólnie nie podoba mi się to, że w tej grze jest tak bardzo mało możliwości, bym powiedział, customizacji swojej armii. Czyli masz wybór między tym na przykład Eastern Tertio, Soldaty Infantry i tyle. To albo to. Pewnie tam było więcej takich w ogóle jednostek, więc mi się wydaje, że powinniśmy mieć więcej możliwości. Może tak, ale w gruncie rzeczy to bardziej się składa do tego, że jeżeli masz przewagę technologiczną, tak jak tutaj, no to teoretycznie używasz jakby zawsze takich największych nowinek technicznych, nie? Ty, powiem ci ciekawa rzecz. Flota Aragonu, kurwa, goni flotę brytyjską. I chyba ją rozjebie. Powiem ci, że flota Aragonu chyba rozjebie, czyli Wielka Armada tym razem odniesie sukces. Biją się na Morzu Irlandzkim. Ale powiem ci, że te 43 tysiące, to mogę nawet wam dać tutaj cel, wiecie, mordy? Ja będziesz miał cały North Sea niedługo, będziesz taki bogaty, będziesz rybami handlował. Już handluję, bo jestem królem Dorszy. Król Dorszy.
Tak. Nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się to z seksem. No tak pachnie kuta z twojego ojca. Czekałem aż to powiesz, aż się specjalnie podłożyłem. Wiem, że się specjalnie. Wiedziałem, że się specjalnie podłożysz. To musiało być zabawne. Pani z jakiegoś faceta pachnie dorszem, nie? Swoją drogą. Nastarzył mnie absurd. O nie, Gustaw zginął. Kurwa, Gustaw, mordo. Co się stało? Ten Gustaw Adolf? Nie, Gustaw Trolle. Czy Tolle. Trochę zjebałem na raid. Tak, zdecydowanie. A Gustaw Adolf w sumie z jakiej dynastii był? Gustaw Adolf? Z Wazów chyba. Wazów? Nie, on chyba nie był z Wazów. Nie, on był z Czekaj. On nie był z Wazów. On nie był z Wazów, Gustaw Adolf. On był... Sudermanowie? Może. Albo mogę się mylić, ja nie pamiętam. Czytałem nawet, wiesz co, ostatnio sobie przed odcinkiem którymś, wziąłem, tylko kurwa mam problem z tym, żeby znaleźć jakąś zbiorczą historię Szwecji w internecie, wiesz? No to w książkach trzeba. Raczej bym musiał w książkach się pokopać, ale generalnie, wiesz, takich sporo krajów ma, tak nawet nie powiedziałbym, że jakoś super dobrze, ale przynajmniej jakoś w miarę zarysowane, w sumie mogę sobie to pójść, mają nawet w miarę fajnie zarysowane te historie na różnych stronach internetowych, to powiem ci, że z tymi, ze Szwecją jest straszny problem, znalazłem jakąś tam stronę chyba wspieraną przez ambasadę szwedzką czy coś takiego, ale tam generalnie było chuja, nie jakieś tam informacje bardziej, więc tak kiepsko i wszystko jest takie strasznie wypobieżne, nie, jeżeli chodzi o te informacje, co jest w jakiś tam sposób irytujące. Bo jak tak spojrzeć na to, to Szwecja, jeżeli chodzi o zmianę granic, nie, to ona tak dość statycznie była przez większość czasu, nie? Tak, oczywiście, bardzo statyczna. To się tam niewiele squish, zmieniało i tam squish, wiele wewnątrz. Squish? Squish? Nie. Squish to jakieś okrzyki bojowe? Squish, nie, squish to bardziej, że żeby im armię zepsuć do zera. Bardzo fajnie wiedzieć, że oblegasz wszystko za wyjątkiem, nie wiem, Wargola? Bywa przydatne, mordo. No. Polecam ten styl życia. O! Widzę, że już oblegasz prawie całą Wielką Brytanię. A wiesz, co bym na twoim miejscu zabrał w tej wojnie? Hmm? Tak całkiem serio. No. Te prowincje w Brytanii tam przy Francji, widzisz? Tą? Finistrę? Oho. Po chuj. Byś mógł robić claimy na Francję, która upada. Może. To nie jest naprawdę takie głupie. To jest naprawdę dobry pomysł, naprawdę konkretny. Kurwa, utrzymać to by było trudno. Czy ja wiem. Tylko musiałbyś oczywiście wziąć jeszcze Kornwalię i taki jakby korytarzek sobie zrobić, żeby to wszystko móc potem korować, nie? Wiesz co, a w tej wojnie jeszcze raz sobie wezmę tą... Jeszcze raz sobie wezmę Szkocję do końca, wiesz? Czyli pamiętaj, że nie masz pewności, jak długo ta prowincja będzie w Wielkiej Brytanii, nie? W sumie masz rację. Ale w gruncie rzeczy jak zjem, kurwa, Anglię, to i tak sobie będę mógł korować, wiesz, Francję. Ile agresywnej ekspansji dostanę i z kim? Polska, Węgry... Ottomani się nie denerwują? No dlaczego się nie denerwujecie? O, i mam pomysł już. 54 agresywnej ekspansji. Gruzja, Genua, Węgry, Polska, Litwa, ale nie ma nic o Ottomanach tutaj. To jest intrygujące. Dlaczego jeszcze nie mam 100% polskora? Czy ja naprawdę muszę do tej luki iść, żeby im wpierdzielić? No, niewykluczone. O ile mnie wbijesz 20 łorek z ostrzyn, tak może być. No cóż, ja mam Wargola, więc... Jak długo wytrzymają? We will see. We shall see, chyba. No, nie no, we will, albo we shall och, see. Och, och, jak pięknie pachnie, kurwa, rozbita armia angielska. Powiem ci, cudownie. Jak ja uwielbiam ich, to jest tak satysfakcjonujące. No tak, troszkę. Z punktu widzenia bycia graczem, jakim kurwa armii rozbijesz tak do zera, tak po prostu pęknie. Te 40 tysięcy jakichś takich kurwa zmarnowanych, bidnych żołdaków. No ja powiem ci, że już Kastylia oblega. Pytanie, czy mi to przekażą. Te prowincje. Boję się, że jak zabiorę całą Gruzję, to będę miał na sobie koalicję Polski i Litwy, a mi się trud z nimi skończył i chciałbym ich haps. Tak papież chce tak... spierdalać chyba z wojny, da jakieś pieniędzy? Nie da. To White Peace, spierdalaj. O, widzę, że się Wielka Brytania się odbudowywuje. Ciekawe, czy Wielka Brytania dałaby mi pieniążki w zamian za wycofanie się? Nie, bo nie oblegam nic. A szkoda, ile pieniążków macie? Niewiele. No, walcie się. Ja im zabiorę wszystko. Jeszcze ich zadebetuję zaraz. A, tu jeszcze jesteście. I co ci ta Wielka Brytania zrobiła, proszę bardzo? Jaki interes Szwecja miała w tym, żeby Wielką Brytanię tam podbić? No co? Dużą flotę mieli, ojeju. No. Ambicja, tak? Ambicja. Na ego ci ambicja. Tylko i wyłącznie. Niczego nie żałuję. Jesteś złym człowiekiem. Niczego nie żałuję. Nie podoba mi się twoje podejście. Niech ci się kurwa nie podoba. I jeszcze przeklinasz tak. Jeszcze, tak bo mogę. Wiesz czemu, bo mogę.
O ty. A ja ci udowodnię, że nie możesz. Dlaczego nie możesz? No. Bo się odcinek już powoli... Wiem, właśnie, i bałem się, że użyjesz tego koronnego argumentu. No naprawdę, to jest bardzo smutne, aczkolwiek myślę, że zakończę odcinek dopiero jak spisuję z Gruzją, to z Wielką Brytanią. Nie, no to jeszcze troszkę mi zajdzie, bo muszę całą Wielką Brytanię poblegać, żeby się zgodzili na to, co chcę. Czyli wszystko. O, ale ja za chwilę spisuję z Gruzją, więc akurat będzie 26 minut odcinka, bo jest 25, więc trzeba poczekać do 26 minuty moim zdaniem, bo wtedy mamy pewność, że odcinek jest dobry. On ma odpowiednią... Jesteś takim śmieciem na te pieniądze. Ja. No ty, a ja? Ja, człowiek, który, pamiętam, Warcraft tylko na twój kanał wszedł. Byłeś gównem, który miał 1000 subów. Oho. Sam zresztą powiedziałeś, żeby wyszedł tylko na mój kanał. 99% Polskora. No dobra, mam, no. Może z niej pisować. No dobra, okej. Okay. Może nie hejtuj, dobrze? No. Już też trochę zajmę. I dostałem zero favorów. Nie doceniłeś mojego wsparcia w tej wojnie. Jakoś kurwa nie bardzo mi pomogłeś. No jak możesz tak w ogóle postępować? Kim ty jesteś, żeby oceniać? A może moje wojska... Tylko Bóg może cię oceniać. Dokładnie. No i wpisujesz tą Gruzją, dobrze, będę miał za mniej łoskora. Chcecie, proszę, za 90. A dacie mi pieniądze jakieś? Dacie. A to żegnam. Dobrze. O, mniam. Dawaj to. A nie, to było tylko tyle. Cofaj. Mniam. Gdzie jest mniam. Więcej manpowera? Tu jest mniam. Dużo. Bum, 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 bum. Powiem ci, że wszedł nam budynek nowy. Nazywa się Training Fields. Polecam ten styl życia. O, brzmi dobrze. Nawet bardzo. Dam tym bojarom jakieś ziemie we Gruzji. Niech sobie tam kontrolują, rządzą. Jak tam koalicja na mnie, bo w sumie zabrałem prawie całą Gruzję i to mnie intryguje. Ej, koalicji na mnie nie ma, co oznacza, że teraz robimy pauzę, a w kolejnym odcinku zaatakujemy Polskę i Litwę. No, wiesz, że mi zaczęła spadać koalicja? Tak generalnie Europejczycy tak już... No, spoko, jesteś trochę zwyrodnialcem, ale nie aż takim. Tak sobie myślę o mnie, wiesz? Tak widziałem taki komiks, jest taki koleś, który rysuje komiksy z EU4. No. Nie Poland Wall, tylko takie normalne. I tam było takie pokazane właśnie. Stoi Ludek w Gellerę, potem ze swoją flagą, wchodzi tam na prowincję, z Finlandu i wchodzi na Gellerę, wbija flagę w Gellerę i nagle takie pokazane, że tam Austria, wszyscy, ty imperialisto, dawaj uwolnij to, koalicja całego świata. Po chwili pokazana Francja i taki Aragorn mówi, no w sumie to Barcelona lepiej wygląda w niebieskim kolorze. Wielka Brytania, nie no spokojnie, po co? I tak chciałem uwolnić Walię. Cesarz, oj tam i tak nie chciałem autorytetu. Rewelacja. Dobra, moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ja bym miał na wyjście, wy ze mną był Niedźwiedź. Na razie. A to był Europa Universal 4. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.